Witaj, witajcie moi drodzy, z tej strony kina przed nami pierwszy odcinek z Harry'ego Pottera i Insygnii Śmierci, część pierwsza. Nie wiem czy długa, nie wiem czy krótka, nie wiem co i jak. Odpaliłam tak naprawdę ją na 3 minuty, żeby cieptnąć screena na Facebooka i zapytać się, czy chcecie odcinek w niedzielę, czy we wtorek. Biorąc pod uwagę, że większość chciała w niedzielę, to też ten odcinek się dzisiaj pojawia. Oczywiście wczoraj zakończyliśmy Zakon Feniksa. No to co, to ruszamy dalej. Oczywiście nowa gra. Wiadomo. A lecimy z łatwym. Nie będziemy się tam pitolić. Niby gra dla dzieci, ale wiecie jak to jest. Rayman też był grą dla dzieci. Nastały mroczne czasy. Jak widzicie, zapisywanie się jest przez insygnia śmierci. Czy przez znak insygni. Doszło do zniknięć. Ale podkreślam. Snape'owi się coś przytyło. Zapewnimy ludziom bezpieczeństwo. Czym go karmi ten Voldemort? Że on się taka klucha zrobił. Znacie chyba naszego gościa, pani Charity Barbidge, wielbicielka Mugoli i ich zwyczajów. Oj tam. Dość nagini. Nagini głodna. Te Voldemort byś umył se czachę, bo ci te żyły, kurde, te się odbijają. Przenoszą go dzisiaj. Zbyt wiele już było. Tak, BTW, dlaczego zawsze mroczne osoby mieszkają w tych mrocznych domach, gdzie jest pełno po prostu brudu, syfu, kurzu? Czyli ja rozumiem, że oni są kurwa mroczni, ale czy oni nie mogą mieszkać w czystych, kurwa kolorowych pokojach? Oj tam, Avada Kedavra, oj tam. Kiedy dotrzemy do Nory. Lecimy na Szczecin! Jeśli ktoś nas zaatakuje po drodze, śmierciożercy nie poznają, który z nas jest tym prawdziwym. Szybciej, Harry! Harry w pedalskiej i różowej bluzie. Uważaj! Hagrid, musimy wrócić. Możemy sobie pogadać? Nie mogę, Harry! Dobrze to wiesz, bezpieczne miejsce. Skąd wiedzieli, że tu będziemy? Nie wiem, Brynkota. Ale tutaj zaklęcia, a ja będę prowadził. Brynkota. Prędkwota! Nie złapiecie nas! Prędkwota! No come on! To czego już się zdążyłem nauczyć, bo teraz przeszłam tą scenę. Czy doszłam do sceny, gdzie lecieli pod mostem? Prawym się oznacza cel i później lewym rzucamy czar. Uuu, jaki ładny księżyc! Powiem wam, że wygląda ładnie, jak na razie. Zapominam puszczać prawy przycisk myszy, jak już trafię typa, nie? Mam dziwne przeżycie, że nam się tutaj nic nie może stać, bo dobra, nie mam ani paska HP, ani nic. No obrywaj tą drętwotą, ziom. Rzucaj zaklęcia! Mam parę sztuczek za nas. Spoko. No to jazda! To poczułem. Jest ich jak ktoś, chyba szeptuszek dopisał na Facebooku. Need for Harry Potter. Skądś te dupki... słychać ich. I strzelają, tylko gdzie? Jak to jest Hagrid, twoim zdaniem są za nami. Wziął. To jest jeden z gorszych motywów, bo... Hagrid tutaj oczywiście nie leci tak prosto, jak leciał tam przed chwilą. Tylko się tu między samochodami buja, przez co... Rzucenie czegokolwiek jest masakrą.
Oczywiście odcinki będą gdzieś tak po 30 parę minut pewnie, jak zwykle. Jak to ostatnio przy chorym bywa. I mam nadzieję, że ta seria będzie równie fajna jak Zakon Feniksa, przy którym bawiłam się z zarąbiścia. Wow. To było piękne. Już widzę, że dźwięki są piękne. No stórze. Hagrid stwierdził, że Dolly nie robi. Z tyłu! I zaraz będzie chyba scena, która, znaczy nie wiem czy będzie, bo do tego momentu w grze nie doszłam. A w ogóle scena była wzruszająca dla mnie strasznie, było strasznie ciężko z tą sceną. Nie wiem, czy je trochę bardziej niż ze śmiercią Dumbledora nawet. Tym razem się nie wyrnie. Jak nie będzie sceny, to wam powiem o co chodzi, zresztą cześć. Jeżeli jesteście poteromaniakami jak ja, to wiecie o czym mówię. Lepsze jest to, że Harry ugrywa Drętwotą, nie? I ciśnie dalej. Tak, tak, wiem, że umrę, tak wiem. A chyba jednak mamy jakieś HP, bo nam się tak trochę szarowo zaczęło robić. Znacie rozkazy! Nie złapiecie nas! Nam trochę zaczęło wracać. Co się stało? Nie wiem! Spito Lily, przestraszenie się Harry'ego. Jesteś cały? Harry? Nie, urwało mi łeb. To Harry! To Voldemort! Mój! Jest ich więcej za nami! Jest tutaj! Więc woda! Spadaj, Voldemort. Dobra, rozwalmy tych przytupasów. Czasem się widzę ciężko tu steruję. Czy to czasem Voldek do mnie odleciał trochę? Spadać z tych mioteł. No, Wold wraca. Chodź, Voldemort, chodź. No, chodź, dziubciu. No, chodź, dziubciu. No, gdzie ty jest? Chodź. No, chodź, tu dziubciu, chodź. Nie to, że Voldemort wypił w supy wysokiego napięcia, ale spoko. Za szybko się ładuje, nie można sobie przeczytać podpowiedzi. Ale za bardzo dokokszony komputer chyba jak na tą grę. No Jezu, nie. Hello, hello, hello! No tak, powiem wam, nawet na... A Rudy dalej jest Rudy. Gdzie Hagrid? Co ona ma na sobie? Kto jej ten pasek założył? Weź to zdejmij, dziołcha! Jesteśmy bezpieczni. Powinnam wam włączyć napisek, gadam na filmikach, nie? Tylko narażam wszystkich. Spokojnie. Nie możesz tak szaleć po tym wszystkim. No cycki, bo jej zrobił jakieś takie, no troszkę wiem. Nie musimy się stąd aż do wesela. Wesela? Willa i Flair. Mieliśmy ci powiedzieć, ale byłeś dość nieprzytomny.
lepiej się przyszykuj. Przecież nie możesz iść na wesele w tym stanie. Nie śpiesz się, Harry. Musisz wydobrzeć. Ron ma rację. Skoro nie mogę iść na wesele, jak mam znaleźć inne horcruxy? Dumbledore... Skoro nie mogę iść na wesele, jak mam znaleźć inne horcruxy? Kurwa! Wesele do horcruxów ma tyle, że tak? A dwa zostały zniszczone, tak? Czy on wie, że część z niego nie żyje? Nie wiem. I co oni tak spaśli wszystkich? Możemy pomówić o tym później? Niech. Nie wolno nam zepsuć wesela Billa i Fleur. Po co ci myszka w łapie? Dzień. Witam, miło was widzieć. Ej, ale on jest normalnie jakiś napaleniec. Kurwa, wszędzie chodzi z różką. Kto to jest? Ojciec Luny, Xenophilius. Przywitajmy się. Popierał Harry'ego przez całe lato, podczas gdy prorok ignorował prawdę. Poza tym, to może być nasza ostatnia szansa na rozmowę z Luną. To dziwne, do Hogwartu wrócą wszyscy oprócz nas. No i co my teraz zrobimy w dowolnej chwili? Eza, aby rzucić zaklęcie czterech stron świata i się dowiedzieć, gdzie... Piękny namiot! Jezus Maria, Ron nagle jakiś zrobił gigant. Harry, a nie możesz się tak przebiec? Nie? Siema, Ksenek! Co tam? Dzień dobry, panie Lordzie. Ufam, że wie pan, panie Potter. Że żongler zawsze wspierał Dumbledore'a za jego życia. Takoż pana będzie po jego śmierci. Dziękuję. No super. Czy Luna tu jest? Zatrzymała się w tym uroczym ogródku, o Boże. Nawiedzonym wspaniałą plagą gnomów. Czy raczej, jak brzmi ich poprawna nazwa, Gernumbli Gardens. Cieszę się, że ją podałeś, zapiszę sobie. Możecie ich pogratulować panu Wesleyowi. Przed chwilą was szukam. Dzięki. Super, tak nie, zajebiście. Hej, Hermiona. Znajdźmy pana Weasleya. No. A ja chcę biec, Boże, ja tak bardzo chcę biec. Tak bardzo biec, tak bardzo. Harry. Pan Weasley musi tu być. No właśnie, chyba przybył. Jak niby mamy szukać horcruxów? Chyba, że tacyś gościa. Nawet nie wiemy, jak wyglądają. Więc Dumbledore zdołał znaleźć dwa. Zniszczył pierścień i znalazł medalię. O, biegnie, biegnie, biegnie. O, ale wyglądał biegnie. Gdzieś Harry, biegnie, brawo, brawo, brawo. Znaczy horcrux. Biegnij, Harry, biegnij dalej. No, tak ci zajebiście idzie, no. To nie... Chodził z nią do Bobatu. Właśnie? Nie, no niby. Wesley w kiblu? To to stodoła chyba jest. Upsi! Panie Wesley? Chciał pan z nami mówić? Nie. A, tak, tak, rzeczywiście. Widzicie, okazuje się, że Dumbledore... I co, i wytnął w ogóle scenę z tym... Wszystkim nam? Z ministrem, tak. O, Jesus. Tobie, Ron. A, co do tej sceny, co tej wzruszającej, to jak to, jak słówko odstrzelili. Egzemplarz baśni Barda. Tobie, Harry, znicza, którego złapałeś... Futrzak! Futrzak! Ej! Zostaw się! Ale ministerstwo upiera się, że Dumbledore nie mógł się go zapisać. No i tak bez znaczenia, bo nie wiadomo, gdzie jest miecz. No daj, kurwa, spokój! Z moje łóżko, nie twoje, nie rządź się. Przepraszam, skarb. To zanieście te rzeczy do swoich pokojów i pójdziecie na przyjęcie. Świętujemy, jest wesele, czyż nie? Czas się napić się trzeba. Jak bajki dla dzieci mają nam pomóc znaleźć horcruxy? Nie wiem. Może Dumbledore chciał nas pocieszyć. Myślicie, że to wskazówki? Nie, tak po prostu strzelam domowe przedmioty do domu. Miał być pokaz fajerwerków? No nie. Ministerstwo padło! Minister magii nie żyje! Mam taką propozycję. Spierdalamy! Uciekamy! Ale jest...
serio mówiłam, że uciekam. Lewy kontrol by się schować, dobrze. Bardzo mnie cieszy to, że moje zaklęcie są teraz mocniejsze. Oh, in your face! Przepraszam. Kolejne. Wstawiacie te główki jak po prostu ostatni cioty. Taki do Lupina dość zryja podobny ten typek. Nie sterczyć na widoku! Chcesz iść do namiotu weselnego, aby się upewnić, że wszyscy są cali i zdrowi. Dobra, Harry, a jak są... Aha, dobra. Umiesz nad tym przeskoczyć? Myślisz, że zjawi się tu sama, wiesz kto? Spacją jest Protego? A więc tu się zrzuca zakręcia jeszcze inaczej. Możesz przez to przejść? Boże, daj mi cierpliwość, bo jak dasz mi siłę, tego pierdolne. Znaczy uderzę w sensie. Jak się stąd wydostać? Tata musi być w namiocie. Przytrzymaj spację, aby rzucić zaklęcie obronne. Do tego już doszłam. Dobra. Byle dalej. Gdzie teraz? Gdzie jest wyjście? O, oh, Jesus. Wow! Użyj środkowy przycisk mysza, aby wybrać zaklęcia. Dobrze. Cieszę się, że jesteście tak zgodni. Szkoda, że mówicie to właśnie w tym samym czasie. Minister nie żyje, mogą się tu dostać. Dobra. Musimy uciekać. Co z tego, że my zabijmy ich 10 po drodze i tam tuką z dwoma, nie? Gdzie jesteśmy? W Londynie. Szaf z Briadymi. Nie, proszę, zdejmijcie z niej tą kieckę. Musimy się przydać. No, zdecydowanie. Proszę, wziąłem moje rzeczy na wszelki wypadek. Gdzie masz swoją torebkę? Wiecie, że każdy z nich może być śmierciożercą. Skąd mieliby wiedzieć, że tu jesteś? Każdy śmierciożerca pochodzi w płaszczu. Wiadomości było pełno katastrof, ale wiemy przecież, co to znaczy. Śmierciożercy. Harry znowu w tej pedalskiej różowo-fioletowej bluzie. Myślałam, że się przyda. Gdzie ona ma tą torebkę? Wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakonów. Zajmą się wszystkim. A może byście tak schowali tą różkę? Jesteście w centrum Londynu? No nie? Ludzie nie są przyzwyczajeni, że koleś ucieka z różką w łapie. Czy z, inaczej z kawałkiem kija w łapie. Gdzie on jest? Kto ci wygląda podejrzanie? Śmierciożercy gardzą Mugolami, więc zwykle mało o nich wiedzą. Możemy stąd... Wpadanie na ludzi doprowadzi do wykrycia, super. Tylko nie wiem, gdzie on jest. To już z głowy. Wtedy można będzie robić jak przedtem. Naprawdę tak myślisz? Mi się to tak nie podoba.
Okej. Wszystkim przydałoby mi się jakieś porządne wyjście na zakupy. Co oni sobie myślą? Myślisz, że wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakupu. Zajmą się wszystkim. Szlak! Nie bardzo czaję, czemu mi się znaczek insygni kończy. Ważne wieści! Weź gazetę! To nie śmierciożerca. Chcę mieć to już z głowy. Wtedy... Sprzedał z... Nie, on żartuje cena. Myślisz, że wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakonu. No, tego się nie spodziewałem. Naprawdę tak myślisz? Mi się to tak nie podoba. Chcesz gdzieś pójść? Już tak późno. Naprawdę tak myślisz? A nie wiedziałam, że jak biegnę, to... Myślisz, przepraszam. Że wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakonu. Włas. To już z głowy. Wtedy można będzie robić jak przed. A może udałoby się od tego cenić to już z głowy. Powiem wam, że graficznie ciekawie. Sterowanie. Sterowanie też się wydaje spoko. Zobaczymy, jak to nie śmierć, jak się ten scroll nam sprawdzi. Miejmy tą kobietę. A to co ja mam zrobić, żeby mi się insygnie... Żeby mi się pelerynka podładowała? Na weselu? Była tam większość zakonu. Zajmą się wszystkim. Czy naprawdę sądzisz, że są śmierci? Aha, jak się zatrzymujemy, to się ładuje. No spoko. Gościu, masz zielone, a stoisz na światłach jak ciota. Fajnie, bo a po co mi dwie takie same gazety, tak z ciekawości zapytam. Ale fajnie, bo za każdym razem mówi coś innego. Dobra, niech mi się pelerynka podładuje. Żeby nikt tu na mnie nie wpadł. A może udało mi się z tego. Wow. Udałoby się od tego wyminąć? Dobra. O, tak mi przykro. Następnym razem weź własne. Czy ja wiedziałem, że się gdzieś wybieramy? Nie jestem mocny we wróżbiarstwie. Nie o wróżbiarstwo, tu chodzi tylko o planowanie. Musimy planować, żeby sobie poradzić. Super. Sprzedawca gazet to Mugor. Tak, cóż. Lepiej być ostrożny. Co z tą kobietą tam? Sprawdziłeś ją? Ronald, czy tobie się w dupie przewraca? No i gdzie ty jeszcze widzisz to? Może jeszcze na drugim końcu Londynu nie widziałeś tam czasem kogoś? Boże, masakra z tym Wesleyem. Taki prawdziwy dialog, taki prawdziwy dialog dwóch kobiet. O Boże. Nie jest śmierciożercą. Jest wariatką, ale też spoko. Podładujmy się.
Ładujże się. W ogóle od kiedy peleryna niewidka ma jakiś limit? Polazłem, ale dobra. To było tu? Nie, to było tam. Boże, cóż za napięcie, żeby tego nie spitolić. Jak mi przyjdzie, tam lec jeszcze raz. Może dlatego śmierciożercy wiedzą, gdzie nas szukać? Namiar zdejmują z 17-latków, a Harry nie zbliżał się do śmierciożerców, więc nie mogli go namierzyć. Coś jednak zdradza, gdzie jesteśmy. Nie, bo nikogo nie ma. Ze znakiem to też mogło. Chyba zgubiliśmy śmierciożerców. No. Dlaczego oni biegają z tymi kijami na wierzchu? I to tym razem bez podtekstów. Gdzie jest ta kawiarnia? Wcale nie zwracacie na siebie uwagi, noż wcale, a wcale. To będzie to. Tam stoimy już czasowo 26 minut. Jeszcze lajtowo. Do widzenia. To co? Dokąd teraz? Do dziurawego kotła. No wcale cię tam szukać nie będą. Boże. Posiedźmy tutaj i opracujmy plan. Zamiast od razu gdzie spitolić w siną dal. Cześć chłopaki w górę, ptaki. A, tak się zmienia, też spoko. Gdzie on celuje tą drętwotą? Aha, czyli mogę sobie zmieniać normalnie. Spoko. Nie to, żebyśmy się mogli już stąd dawno wytentegować, no? Musimy się stąd aportować. No. Ale dokąd? To może tak już? O Boże, zapowiada się ciekawie. Ale niestety to, co jest, co widzę, coś, co było trochę po pewnym czasie irytujące w szóstce, że jest więcej filmików niż samej w sobie gry. Ale zobaczymy, co oni tam wymyślą. Siema, Dumbledore. Co to było? Na pewno jedna z klątw zakonu chroniących dom. To śmierciożercy mogą wejść do Grimald Place? Nie, ale nie powinni też wiedzieć, że przenosimy Harry'ego. A w dupę se te kije powsadzać i tak mu się tu nie przydadzą. Dobra. Gdzie jest Harry? Dlaczego urwał mi głowę? Nadal nie mogę uwierzyć, że to matka Syriusza. A to nie tu była kuchnia? Czy tam była kuchnia? Do fuk. Aha, bo my nie z tej strony. A już te drzwi, nie możesz tych drzwi otworzyć? Słuchaj, a propos wesela. Inni dadzą nam znać, że są bezpieczni. I lepiej dla nich, że nas tam nie ma. To nas szukają. Kuchnia? Może na dole to było? Ta. Hello. Co mam znaleźć? Sedimenta!
Co ja mam znaleźć? Ej! Ej, to wygląda jakby on z całym szacunkiem, ale spermił na ścianę. No zobaczcie sami, no przecież to jest... Harry, ty zboczeńcu. Ja naprawdę tego nie ogarniam. Są kolejne! Dobra! Boże, Harry nam zaraz zejdzie. Już ty w pizdziec! To będzie ciężka seria, jak tak dalej pójdzie, wiecie? Naprawdę ciężka seria. Więcej tego mam jeszcze jeden. Gunwo wypad. O Boże. Ciężka sprawa. Codziennym z nadzieją najnowsze wieści ze świata czarodzieja. Zebrane przedmioty. Łapa. A teraz wracamy do Gladiusa i... Aha, dobra. No nieważne. Czy coś tu jeszcze jest? Normalne drzwi chore. Widzisz, że ktoś tu jest? Zaklęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przypuścić, ale lepiej to sprawdzić. A my jakoś przeszliśmy, no... Nie chcę nic mówić, ale Snape też by mógł przejść.
No, jak ja tego nie lubię. Blokowane zaklęcie Petrificus Total, super. Cieszę się niezmiernie, ale... Chyba, że Petrificus Total możemy i bez tego. Dobra, rzut... Kutwa! Petrificus Totalu! Petrificus Totalu! Jesus Christ! Ciężkie to życie. Protego! No, ja chcę cały czas podskakiwać. Ja mam to do siebie, że ja lubię podskakiwać w grach. R.A.B. R.A.B. Remulus. W fałszywym horcruxie, który znalazł Dumbledore. Regulus Arcturus Black. Brat Syriusza? To on ukradł prawdziwy horcrux. Czyli duszy Voldemorta. Ale jak go znaleźć? Stworek. Stworek? Za grosz bym mu nie ufał. Ale jestem jego panem. Na pewno nadal tam jest. Panią jestem. O, mniejsza o to! Kończymy dzisiejszy odcinek w tym miejscu. Przepraszam was za fejlę, no jak wiecie, kina się musi wdrożyć do nowej gry. To będzie dziwna część, bo jednak będziemy praktycznie przez cały czas poza Hogwartem i chyba trochę zaczynam tęsknić za zamkiem, ale dobra. Jestem ciekawa, powiem wam szczerze, jak będzie wyglądać dalej ta gra. Nigdy jej nie widziałam, nigdy w nią nie grałam. A takie podróżowanie może być też jak najbardziej ciekawe. Także co, do zobaczenia we wtorek w kolejnym odcinku z Harry'ego i komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was kino, trzymajcie się i cześć!